Lwy to jedne z najbardziej fascynujących i majestatycznych zwierząt na naszej planecie. Ich historia sięga tysięcy lat wstecz, kiedy to były czczone przez starożytne cywilizacje jako symbole siły i władzy. Dziś, choć nadal są podziwiane, to jednak stoją w obliczu licznych zagrożeń, które mogą doprowadzić do ich wyginięcia. Lwy to potężne zwierzęta, które mogą osiągnąć masę ciała do 250 kg u samców i 180 kg u samic. Ich charakterystycznym cechą jest grzywa samców, która może przybierać różne odcienie brązu i czerni. Lwy mają silne mięśnie, ostre pazury i potężne szczęki, które pozwalają im na polowanie na duże zwierzęta. Lwy to potężne zwierzęta, które mogą osiągnąć masę ciała do 250 kg u samców i 180 kg u samic. Ich charakterystycznym cechą jest grzywa samców, która może przybierać różne odcienie brązu i czerni. Lwy mają silne mięśnie, ostre pazury i potężne szczęki, które pozwalają im na polowanie na duże zwierzęta. Lwy są również znane ze swoich rytuałów społecznych. Przywitanie w stadzie jest bardzo ważne, lwy ocierają się o siebie, liżą się i mruczą, aby wzmocnić więzi w grupie. Samce często głośno ryczą, aby ogłosić swoją obecność i odstraszyć potencjalnych rywali. Warto także wspomnieć o zachowaniu lwów wobec młodych. Lwiątka są pod opieką całej watahy, ale to samice zajmują się ich wychowaniem i nauczaniem umiejętności potrzebnych do przetrwania. Młode lwy uczą się polować, bronić się i komunikować z innymi członkami stada. Lwy to jedne z najpotężniejszych i najsilniejszych drapieżników na świecie. Ich anatomia i fizjologia są doskonale przystosowane do polowania i walki o przetrwanie na sawannie. Lwy mają mocne, muskularne ciała, które pozwalają im na szybkie biegi i skuteczne ataki na zdobycz. Ich potężne szczęki i ostre kły są idealne do rozrywania mięsa, a silne łapy z ostrymi pazurami pozwalają im na chwytanie i trzymanie ofiary. Lwy mają także doskonały wzrok i słuch, co pomaga im w wykrywaniu zdobyczy nawet z dużej odległości. Lwy to jedne z najpotężniejszych i najsilniejszych drapieżników na świecie. Ich anatomia i fizjologia są doskonale przystosowane do polowania i walki o przetrwanie na sawannie. Lwy mają mocne, muskularne ciała, które pozwalają im na szybkie biegi i skuteczne ataki na zdobycz. Ich potężne szczęki i ostre kły są idealne do rozrywania mięsa, a silne łapy z ostrymi pazurami pozwalają im na chwytanie i trzymanie ofiary. Lwy mają także doskonały wzrok i słuch, co pomaga im w wykrywaniu zdobyczy nawet z dużej odległości. Lwy są drapieżnikami na szczycie łańcucha pokarmowego i polują głównie na duże ssaki, takie jak antylopy, bawoły czy zebry. Polowanie jest zespołową działalnością, w której każdy członek stada ma swoją rolę do odegrania. Samice zazwyczaj prowadzą polowanie, podczas gdy samce bronią terytorium i chronią stado przed innymi drapieżnikami. Lwy polują głównie w nocy lub o świcie, kiedy ich zdobycz jest mniej czujna. Lwy są terytorialnymi zwierzętami i bronią swojego terytorium przed innymi drapieżnikami i rywalizującymi stadami lwów. Terytorium lwów może obejmować obszar nawet kilkuset kilometrów kwadratowych i jest oznaczane zapachem oraz wizualnymi znakami, takimi jak drapanie drzew czy zostawianie odchodów. Organizacja społeczna w stadzie lwów jest hierarchiczna, z dominującym samcem na czele, który ma pierwszeństwo do jedzenia i rozrodu. Lwy współistnieją na sawannie z wieloma innymi gatunkami zwierząt, zarówno drapieżnikami, jak i ofiarami. Ich obecność ma wpływ na cały ekosystem, ponieważ regulują populację zdobyczy i wpływają na zachowania innych drapieżników, takich jak hajni czy gepardy. Lwy mogą także wchodzić w interakcje z ludźmi, szczególnie gdy ich terytorium pokrywa się z obszarami zamieszkanymi przez ludzi, co może prowadzić do konfliktów i ataków na zwierzęta hodowlane. Lwy to jedne z najbardziej majestatycznych zwierząt na świecie. Ich potęga i siła budzą podziw, a ich zachowanie fascynuje naukowców i miłośników przyrody. Oto kilka ciekawostek o tych wspaniałych drapieżnikach. Po pierwsze, lwy są jedynymi kotami, które żyją w grupach, zwanych stadem.
Stada te mogą liczyć od kilku do nawet kilkudziesięciu osobników, a w ich skład wchodzą zarówno samice, jak i samce. W stadzie panuje hierarchia, a na jego czele stoi największy i najbardziej doświadczony samiec. Po drugie, lwy są bardzo terytorialne. Samiec, który jest głową stada, broni swojego terytorium przed innymi samcami. Walki o terytorium są często brutalne i mogą skończyć się śmiercią jednego z rywali. Po trzecie, lwy są doskonałymi myśliwymi. Polują głównie w nocy, wykorzystując swoje doskonałe zdolności wzrokowe. Ich ofiarami padają zazwyczaj antylopy, bawoły, zebry i inne duże ssaki. Po czwarte, lwy potrafią spać nawet 20 godzin dziennie. Spędzają większość czasu odpoczywając i gromadząc siły na kolejne polowania. Po piąte, lwy mają bardzo charakterystyczny wygląd. Samce są łatwo rozpoznawalne po ich grzywie, która może mieć różne kolory, od jasnobrązowego do czarnego. Grzywa służy nie tylko jako ozdoba, ale również jako ochrona podczas walk z innymi samcami. Po szóste, lwy komunikują się ze sobą za pomocą różnych dźwięków. Najbardziej charakterystycznym jest ich ryk, który może być słyszany nawet z odległości 8 km. Ryk służy do zastraszania rywali i przyciągania samic. Po siódme, lwy są zagrożone wyginięciem. Ich populacja na przestrzeni ostatnich lat znacznie się zmniejszyła, głównie z powodu klusownictwa i utraty naturalnego środowiska życia. Lwy potrafią pływać. Chociaż nie są znane jako zwierzęta wodne, lwy potrafią przepłynąć krótkie dystanse, aby dostać się do nowego terytorium lub polować na zdobycz. Lwy są bardzo opiekuńczymi rodzicami. Samice dbają o swoje młode, ucząc je polować i radzić sobie w dzikiej przyrodzie. Samce również biorą udział w wychowywaniu potomstwa, chroniąc je przed zagrożeniami. Lwy potrafią zjeść bardzo dużo mięsa za jednym razem. Dorosły samiec może zjeść nawet 40 kg mięsa w ciągu jednego posiłku. Lwy używają swojej grzywy do komunikacji. Im dłuższa i gęstsza grzywa, tym większy szacunek i atrakcyjność samca w stadzie. Lwy mają bardzo charakterystyczny sposób chodzenia. Ich ślady są bardzo łatwe do rozpoznania, ponieważ chodzą palcami, co sprawia, że ich ślady są głębokie i wyraźne. Lwy mają bardzo długie i ostre pazury. Służą one nie tylko do polowania, ale również do obrony przed innymi drapieżnikami. Lwy są jednymi z najbardziej hałaśliwych zwierząt na świecie. Ich ryk może być słyszany nawet z odległości 8 km, co czyni je jednymi z najsilniej dźwięczących zwierząt na Ziemi. Lwy mają bardzo wyjątkowy sposób poruszania się. Chociaż większość kotów stawia krok tylną łapą dokładnie w miejsce, gdzie była przednia, lwy robią to tylko podczas skradania się do ofiary. W normalnym chodzie ich kroki są bardziej rozstawione. Lwy potrafią bardzo skutecznie regulować temperaturę swojego ciała.
Potrafią spać na gorącym piasku w pełnym słońcu, a ich jasna sierść odbija promienie słoneczne, zapobiegając przegrzaniu. Lwy potrafią bardzo skutecznie regulować temperaturę swojego ciała. Potrafią spać na gorącym piasku w pełnym słońcu, a ich jasna sierść odbija promienie słoneczne, zapobiegając przegrzaniu. Lwy potrafią wykazywać zaskakującą delikatność. Mimo swojej siły i drapieżności, potrafią delikatnie bawić się ze swoimi młodymi, a nawet przyjaźnić się z innymi zwierzętami, takimi jak małpy czy hajny. Lwy potrafią wykazywać zaskakującą delikatność. Mimo swojej siły i drapieżności, potrafią delikatnie bawić się ze swoimi młodymi, a nawet przyjaźnić się z innymi zwierzętami, takimi jak małpy czy hajny. Lwy potrafią być bardzo cierpliwe. Podczas polowania potrafią godzinami czekać na odpowiedni moment do ataku, a ich cierpliwość często przynosi im sukces w postaci zdobyczy. Lwy są bardzo inteligentne. Potrafią rozwiązywać skomplikowane problemy, takie jak otwieranie zamkniętych pojemników z jedzeniem czy współpraca w grupie podczas polowania. Lwy mają bardzo charakterystyczne zachowanie podczas jedzenia. Zazwyczaj samiec zjada pierwszy, a reszta stada czeka na swoją kolej. Lwy potrafią również dzielić się jedzeniem z innymi członkami stada, zwłaszcza z młodymi i słabymi osobnikami. Lwy mają bardzo rozwiniętą komunikację niewerbalną. Potrafią wyrażać swoje emocje i intencje za pomocą różnych ruchów ciała,
takich jak machanie ogonem czy obliżywanie się. Dzięki temu potrafią skutecznie komunikować się z innymi członkami stada i współpracować podczas polowań. Lwy to niewątpliwie jedne z najbardziej fascynujących zwierząt na świecie. Ich siła, majestat i zachowanie sprawiają, że są niezwykle ciekawym obiektem badań dla naukowców i miłośników przyrody.